Leżałem w łóżku. Czekałem, aż skończą się wibracje, bo inaczej nie mógłbym zasnąć. Zacząłem myśleć o tym, co będę robił następnego dnia, o sobocie. O tym, że będzie piękna pogoda, że przeszedł zimny front i będą doskonałe warunki do szybowania. Byłem członkiem aeroklubu. I wtedy właśnie zderzyłem się z sufitem. Zupełnie nie wiedziałem, co się stało. Rozejrzałem się dookoła, gdzie jestem, co się dzieje. Zwróciłem uwagę na płaską betonową powierzchnię, z której wystawało coś, co przypominało fontannę. Gdy zmieniłem pozycję, okazało się, że to nie fontanna, ale żyrandol wystający z sufitu. Pomyślałem wtedy, teraz rozumiem, czym są te wibracje, to początek śmierci. Popłynąłem szybko w kierunku swojego ciała. W końcu udało mi się w nie wejść. Usiadłem na łóżku, oddychając szybko. Następnego dnia poszedłem do lekarza. Przeszedłem całą serię testów. Wibracje nadal się pojawiały. Uważałem na nie. Zacząłem je w pewien sposób kontrolować, ale mimo wszystko irytowała mnie ta niewiedza. W końcu postanowiłem, a co mi tam? Sprawdzę, co będzie dalej. Poddałem się temu i znów wyszedłem z ciała. Zrobiłem masę testów dotyczących udania się w jakieś miejsce, robienia czegoś i obserwacji. Doszedłem do wniosku, że mój strach minął, ustąpił miejsca czemuś znacznie bardziej potężniejszemu – ciekawości. Nasze metody, choć nie robimy tego celowo, bo to po prostu jakby skutek uboczny ich wykorzystywania, likwidują poczucie strachu przed śmiercią. Jak sami widzicie, wiedza, którą otrzymują ludzie, że są czymś więcej niż to fizyczne ciało, daje im początek zrozumienia tego, że przeżyją swoją fizyczną śmierć. A świadomość tego jest ogromną ulgą, uwalniającą nas od tego strachu. Bo jeżeli zdajesz sobie sprawę, że przeżyjesz fizyczną śmierć, gdy coś ci się przydarzy, będziesz wolny.